Dzisiejszą Eucharystią rozpoczynamy największą i najważniejszą uroczystość roku liturgicznego. Trzy święte dni Paschy, Triduum i Sacrum, to tak naprawdę jedno święto, w czasie którego wspominamy mękę, śmierć i zmartwychwstanie naszego Pana Jezusa Chrystusa. Z wielką wiarą pragniemy przeżywać ten święty czas, w którym Jezus Chrystus dokonał naszego odkupienia. Bez wiary nie zrozumiemy żadnych z tych tajemnic. Im mocniejsza będzie nasza wiara, tym bardziej potrafimy się zjednoczyć z naszym Panem i Zbawicielem w Jego przeżyciu ostatniej wieczerzy, w Jego męce, wstąpieniu do otchłani oraz zmartwychwstaniu. W dniu dzisiejszym na nowo, z jeszcze głębszą wiarą, przyjmujemy trzy wielkie dary, jakie w ten święty wieczór Chrystus przekazał Kościołowi. Są to dar eucharystii kapłaństwa, a także przekazanie miłości braterskiej. Za te niezwykłe skarby chcemy Mu dziękować i przenikać nimi nasze codzienne życie. Dla Żydów wieczerza paschalna była przypomnieniem wyjścia z niewoli i przymierza zawartego z Bogiem. Dla Chrystusa chleb łamany z uczestnikami wieczerzy oraz podawany im kielich wina były znakami przymierza zawartego między Bogiem a człowiekiem i wieczną pamiątką ofiary złożonej wkrótce potem przez Niego na krzyżu. W ten sposób w wieczerniku narodziła się msza święta. Właśnie w Wielki Czwartek wspomina się jej pierwszą w historii celebrację dokonaną przez Chrystusa. Za każdym razem, kiedy kapłan posłuszny poleceniu Chrystusa zbliża się do ołtarza, żeby sprawować mszę świętą, przez liturgiczne sakramentalne znaki uobecnia Jego ofiarę. Czytając słowa mówiące o ustanowieniu Eucharystii, kapłan wykonuje czynności takie same, jakie Jezus wykonywał podczas ostatniej w swoim życiu ziemskiej wieczerzy. Wyrażając wdzięczność Chrystusowi za dar Eucharystii i sakrament kapłaństwa, przeprośmy Go za grzech, zaniedbanie i lekceważenie w przystępowaniu do stołu Pańskiego. W modlitewnym skupieniu oczekujmy na rozpoczęcie mszy świętej Wieczerzy Pańskiej. Go!
Syna i Ducha Świętego. Przez nas wszystkich poczyniony stanie się dla nas kluczem do drzwi, które prowadzą ku gęstwinie krzyża. Rozpoczynamy ją uobecniać z łaski Pana w roku 2018. Stajemy na progu Paschy, przejścia z Chrystusem od wieczernika przez Jego mękę, śmierć ku zmartwychwstaniu. Pozdrawiam was wszystkich z wielką radością i zawierzeniem łasce Matki Bożej Krasnoludzkiej, oblubienicy Ducha Świętego, która niech nam uprasza u naszego świętego patrona potrzebne dary, bo bez pomocy Ducha Świętego nikt nie może powiedzieć: Panem jest Jezus. A cóż dopiero uobecnić w tych świętych misteriach tak wielkie tajemnice. Czytajmy znak pustego tabernakulum. Rozpoczynamy sprawowanie Eucharystii. Za chwilę wybrzmi chwała, tak bardzo mocno, niesłyszane przez cały Wielki Post. To wszystko jest po to, aby chwała Boża mogła się objawić w tych świętych znakach, w tych świętych misteriach. Każdy z nas przynosi siebie i siebie wypowiadajmy bardzo odważnie i bardzo cicho, w ciszy naszych serc. A wspólnie we mszy świętej koncelebrowanej polecajmy ksiądz Zbigniew świętej pamięci Czesława Mielczuka, ja zaś świętej pamięci Lecha Kawkę, za którego sprawujemy kolejną mszę świętą Gregoriuszkę. Przepraszajmy za wszystkie nasze grzechy, abyśmy obmyci łaską Bożego Miłosierdzia byli godni sprawować te wielkie misteria. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i Panu bracia i siostry, że bardzo zgrzeszę się, myślą o Bogu, niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący.
Kościołowi nową wiekowistą ofiarę i uczę swojej miłości. Spraw, abyśmy z tak wielkiego misterium czerpali pełnię miłości i życia. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. W pierwszym czytaniu liturgii Wielkiego Czwartku usłyszymy opis uczty paschalnej Starego Przymierza. Tę ucztę spożywali synowie Izraela w nocy ich wyzwolenia, zawsze potem, na pamiątkę tej nocy. Naszym wyzwoleniem jest Pascha Chrystusa, prawdziwego baranka, który wyzwala nas z grzechu. Zaś słowa, które przekazuje święty Paweł w drugim czytaniu, słyszymy podczas sprawowania każdej Eucharystii. Ich mocą i mocą działania Ducha Świętego staje się obecna wśród nas śmierć Zbawiciela i jej zbawienny skutek, nasze odkupienie. To, co celebrujemy pod odsłoną świętych znaków liturgii, dopełni się w paruzji, ostatecznym przyjściu Chrystusa. Ewangelia świętego Jana pokazuje nam moment odbycia uczniom przed ostatnią wieczerzą, w której ustanowił sakrament swej ofiary, zbawiającej obecności. Czytanie z Księgi Wyjścia. Bóg powiedział do Mojżesza i Aaronowi w ziemi egipskiej. Miesiąc ten będzie dla was początkiem miesięcy. Będzie pierwszym miesiącem roku. Powiedzcie całemu zgromadzeniu Izraela tak. 10 dnia tego miesiąca niech się każdy postara o barankę dla rodziny. O baranku dla domu. Jeśli by zaś rodzina była za mała do spożycia baranka, to niech się postara o niego razem ze swym sąsiadem, który mieszka najbliżej jego domu, aby była odpowiednia liczba osób. Liczyć je zaś będziecie dla spożycia baranka według tego, co każdy może spożyć. Baranek będzie bez skazy, samiec, jednoroczny. Wziąć możecie jagnię albo koźle. Będziecie go strzec aż do 14 dnia tego miesiąca. A wtedy zabije go całe zgromadzenie Izraela o zmierzchu. I wezmą krew baranka i pokropią nią pod drzwiami domu, w którym będą go spożywać. I tej samej nocy spożyją mięso pieczone w ogniu. Spożyją je z chlebem niekwaszonym i gorzkimi ziołami. Tak zaś spożywać go będziecie. Biodra wasze będą przepasane, sandały na waszych nogach i laska w waszym ręku. Spożywać będziecie pospiesznie, gdyż jest to Pascha na cześć Pana. Tej nocy ja przejdę przez Egipt. Zabiję wszystko pierworodne w ziemi egipskiej, od człowieka aż do bydła. I odbędę sąd nad wszystkimi bogami Egiptu. Ja, Pan, krew będzie wam służyła do oznaczenia domów, w których będziecie przebywać. Gdy ujrzę krew, przejdę obok i nie będzie pośród was plagi niszczycielskiej. Gdy będę karał ziemię egipską, dzień ten będzie dla was dniem pamięci i obchodzić go będziecie jako święto dla uczczenia Pana. Po wszystkie pokolenia w tym dniu świętować będziecie na zawsze. Oto Słowo Boże. Czym się Panu odpłacę?
To jest ciało moje za was wydane. Czyńcie to na moją pamiątkę. Podobnie skończywszy wieczerze, wziął kielich mówiąc. Kielich ten jest nowym przymierzem tej krwi mojej. Czyńcie to, ile razy pić będziecie na moją pamiątkę. Ilekroć moje spożywacie ten chleb, albo pijecie kielich, śmierć pańską głosicie, aż przyjdzie. Oto słowo Boże.
pyta Bóg, który jest miłością. Od początku stworzenia stawia z drżeniem to pytanie człowiekowi. Nie zrozumiał człowiek do końca, bo pierwsze przymierze zerwał. Przymierze 10 słów, dekalogos, zawarte u stóp góry, choć dostąpił wyniesienia, będąc sprzymierzeńcem, mając ten zaszczyt tytułu sprzymierzeńca Boga samego. Bóg, który jest miłością, nie obrazi się na nierozumnego człowieka. Czy może niewiasta zapomnieć o swym dziecku, ta, która kocha syna swego ona? Nawet gdyby ona zapomniała, ja nie zapomnę o tobie. I szuka, zapowiada. Już w opisie stworzenia jest protoewangelia, potomstwa. Ono zmiażdży głowę. I celebrowaliśmy Jego narodzenie. Tajemnice słowa, które ciało się stało. Bo maleńka miłość przyszła na świat. A dzisiaj rozpoczynamy celebrację tajemnicy ofiary. Krzyż jest zasłonięty. Ale on przypomina nam o tym, że Bóg tak umiłował świat, że Syna swego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Czy rozumiecie, co wam uczyniłem? Jeszcze raz pyta Pan Bóg. Widząc, że człowiek żyje bez rozumie, sam doświadczając zgubnych skutków owego bezrozumnego życia, czując się zdezintegrowany, ale nie chce wrócić. To dlatego Chrystus zebrał apostołów wieczernych, wziął chleb i powiedział: to jest ciało moje za was wydane. Wziął wino i powiedział: to jest krew moja, nowego i wiecznego przymierza. Boście sami zmarnowani, okazaliście się być niewiernym. Składaliście mi ofiary, ale mówi Bóg: syt jestem waszych ofiar. Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary. Rozdzielajcie wasze serca, a nie szuka. Dlatego nie szuka Bóg baranka, aby go składano w ofierze. Oto baranek Boży, który płaci grzechy świata. Jezus Chrystus zapowiada nowe przymierze we krwi. Z siebie samego czyniąc ofiarę. To jest krew moja za was wydana, nowego i wiecznego przymierza. Nie dziwmy się apostołom, że nie rozumiemy. Skoro my nie rozumiemy, żyjąc 2000 lat później i mamy doświadczenie zmartwychwstania i historii Kościoła. Pan Jezus stał od stołu, zdjął szatę. To była czynność ostatniego zesługu. Kiedy do domu gość przybywał, do powinności gospodarza należało ochłodzić mu stopy, bo wędrówka była pieszo. Nie, ty nie będziesz mi nóg umywał. Jeśli cię nie umyję, nie będziesz czysty. Nie tylko nogi moje, ale i głowę. Mówi Pan. Mówią apostołowie, mówi Piotr, to będzie do Pana Jezusa. To jest krew moja, która za was będzie wylana. Ona was umyje. Te misteria sprawujemy. Ciągle doświadczamy prawdy o tym, że Bóg stąpił z nieba. W Boże Narodzenie ze zdumieniem wpatrywaliśmy się w tę prawdę położoną na sianie. Dzisiaj ze zdumieniem w tę prawdę o Bogu, który jest miłością, będziemy się wpatrywać, patrząc na hostię świętą. A nasze rozumienie poszerzy ten gest obmycia mógł. A wszystko to doprowadzi nas
do komunii. Bo Bóg chce być w komunii z człowiekiem. Mamy ten wielki przywilej, który szczególnie dzisiaj z pietyzmem bez pośpiechu celebrujemy. Idziemy do komunii w procesji i słyszymy słowa ciało i krew Chrystusa. Przyjmujemy pod dwoma postaciami. Czy rozumiecie, co wam uczyniłem? Wybrzmiała chwała na wysokości Bogu. Biły dzwonki, dzwony, gramy, organy. Ale wszystko już umilkło. Nawet dzwonki tym znakiem zostały wyniesione. Bo chwała, radość, dziękczynienie za dar Eucharystii zostanie zawieszona. Gdyż Pan pójdzie do Ojca i powie, zostańcie tu i czuwajcie ze mną. Bo ten dzisiejszy akt Wielkiego Czwartku w tajemnicy Wieczerzy Pańskiej jest pierwszym aktem. Prawdy o tym, że Bóg zstąpił z nieba, że wiara pokorzył trzeba, zmysły i rozum swój, bo tu już nie ma chleba, to Bóg, to Jezus mój. Ten pierwszy akt wybrzmiewa i zostanie zawieszony. Drugi będzie w Boże ciało. Wracamy do tej tajemnicy. Zagrody nasze widzieć przychodzi i jak się jego dzieciom pochodzi. Też czwartek, zauważmy. Też czwartek, tajemnica tego czwartku. I trzeci będzie w czwartek po zesłaniu Ducha Świętego. Uroczystość Jezusa Chrystusa, najwyższego kapłana. Trzeci akt tej tajemnicy. Gdyż Bóg został z nami nie tylko w znaku chleba, ale został z nami w przedziwnej tajemnicy kapłaństwa. Poddając się do dyspozycji człowieka, któremu tak bardzo zaufał, że jego słabe, grzeszne ręce, namaszczone olejem, konsekrowanym właśnie w Wielki Czwartek, wyciągnięte nad chlebem, mocą sakramentu, z chleba czynią jego ciało, z krwi czynią jego krew. Że choć sam uklęka do konfesjonalu i mówi, spowiadam się, proszę Cię, Ojcze, o rozgrzeszenie i pokutę. Zadziwiony tajemnicą kapłaństwa, drżeniem wyciąga rękę i mówi, Bóg Ojciec Miłosierdzia, który pojednał świat ze sobą przez śmierć i zmartwychwstanie swojego Syna i zesłał Ducha Świętego na odpuszczenie grzechu. Niech Ci udzieli przebaczenia i pokoju przez posługę Kościoła i ja. Mocą sakramentu kapłaństwa, światłem swojej głodności i grzeszności odpuszczam Ci grzech. Czy rozumiecie, co wam uczyniłem? Do czego wam zapraszam? Nie dziwmy się apostołom, oni nie rozumieli. Nie chcieli, żeby je Pan Jezus umywał. Myśleli, że są czyści. Dziękujmy więc za te dary, za dar Eucharystii. Dziękujmy za dar kapłaństwa. Wielkim szacunkiem otaczajmy Najświętszą Eucharystię. Chcielibyśmy karmić się tym chlebem, bo nie jest on taki jak ten, który jedli wasi ojcowie i pomarli. Nawiedzajmy Kościół, także poza mszą świętą, bo on tu jest na adorację. Jak mówił Benedykt, to taki czas, kiedy Chrystus milczy, ale działa. Dziękujmy za dar kapłaństwa. Walczmy o kapłanów, bo to jest walka na śmierć i życie. Świat będzie istniał dotąd, dopóki będzie sprawowana Eucharystia. Walczmy przed Panem Bogiem na modlitwie. Upraszajmy łaskę powołań świętych. Twórzmy im zaplecze modlitwy. Bo co my sami możemy, tacy sami jesteśmy.
łaska owocuje, działa. Ale niepotrzebne są wasze podniesione ręce. Za naszą pracę, za naszą modlitwę. A jako sławną kamieniem pod nie trzeba podkładać. Dziękujemy za tę modlitwę. I bardzo o nią prosimy. Bo świat potrzebuje i będzie jeszcze bardziej potrzebował świętych kapłanów. Czy rozumiecie, co wam uczyniłem? Tego, co ja czynię, ty teraz nie rozumiesz. Ale później to będziesz wiedział. Niech Duch Święty poszerzy nasze serca. By te tajemnice, które stają się naszym udziałem, które są wypowiadane w świętych znakach liturgii, głęboko zapadały w nasze serca. I tak jak liturgia, która teraz w znakach dzieje się, niech Chrystus w nas siedzi, Bóg, który jest miłością, przez tajemnicę Jego męki, śmierci i zmartwychwstania. I niech przemienia świat, aby stawał się już tu na ziemi Królestwem Bożym. Amen. Obrzęd obmycia nóg to szczególny znak dany nam w Wielki Czwartek. Obmycie nóg jest symbolem pokory i miłości. Do takiej miłości umiejącej służyć zobowiązał nas Pan Jezus. Miłość jest największym przykazaniem i warunkiem owocnego udziału w życiu wspólnoty Kościoła. Kapłan zdejmuje ornat, po czym obmywa nogi 12 mężczyznom. Czyni tak, jak niegdyś Chrystus, obmywając nogi 12 apostołom. Znak obmycia nóg jest znakiem uniżenia i braterskiej miłości, którą obdarzył nas Pan Jezus. Jesteś miłością, wiecie o Panie, żyć tak.
spróbowaniach Eucharystii czerpali moc gorliwej służby braciom wierzy i ewangelizacji świata.
ofiarę przyjął Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich, na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła. Panie nasz Boże, daj nam godnie uczestniczyć w świętych obrzędach, ilekroć bowiem sprawujemy pamiątkę ofiary Chrystusa, spełnia się dzieło naszego odkupienia przez Chrystusa Pana naszego.
Pawła, Andrzeja, Jakuba, Jana, Tomasza, Jakuba, Filipa, Bartłomieja, Mateusza, Szymona i Tadeusza, Linusa, Kleta, Klemensa, Sykstusa, Korneliusza, Cypriana, Wawrzyńca, Chryzogona, Jana i Pawła, Kosmę i Damiana i wszystkich Twoich świętych. Przez ich zasługi i modlitwy otaczaj nas we wszystkim swoją przemożną opieką. Boże, przyjmij łaskawie tę ofiarę od nas, sług Twoich i całego ludu Twego. Składamy ją Tobie na pamiątkę dnia, w którym nasz Pan Jezus Chrystus powierzył swoim uczniom odprawianie sakramentalnej ofiary ciała i krwi swojej. Napełnij nasze życie swoim pokojem. Zachowaj nas od wiecznego potępienia i dołącz do grona swoich wybranych. Prosimy Cię, Boże, uświęć tę ofiarę pełnią swojego błogosławieństwa. Mocą Twojego Ducha uczyń ją doskonałą i miłą sobie, aby się stała dla nas ciałem i krwią Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa. Oto w dzień przed mędrą za zbawienie nasze i całego świata. To jest dzisiaj. Wziął chleb w swoje święte i czcigodne ręce. Podniósł oczy ku niebu, do Ciebie, Boga, Ojca swojego Wszechmogącego. I dzięki Tobie składając, błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął ten przesławny kielich w swoje święte i czcigodne ręce. Ponownie dzięki Tobie składając błogosławił i podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Wspominając błogosławioną mękę, zmartwychwstanie oraz chwalebne w niebo wstąpienie Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, składamy Twojemu najwyższemu majestatowi z otrzymanych od Ciebie darów ofiarę czystą, świętą i doskonałą, chleb święty życia wiecznego i kielich wiekuistego zbawienia. Racz wejrzeć na nie z miłością i łaskawie przyjąć, podobnie jak przyjąłeś dary swojego sługi, sprawiedliwego Abla, i ofiarę naszego patriarchy Abrahama, oraz tę ofiarę, którą złożył Ci najwyższy Twój kapłan Melchizedek jako zapowiedź ofiary doskonałej. Pokornie Cię błagamy, Wszechmogący Boże, niech Twój święty anioł zaniesie tę ofiarę na ołtarz w niebie przed oblicze boskiego majestatu Twego, abyśmy przyjmując z tego ołtarza najświętsze ciało i krew Twojego Syna otrzymali obfite błogosławienie.
łaskę. Pamiętaj, Boże, o swoich sługach i służebnicach, którzy przed nami odeszli ze znakiem wiary i śnią pokoju. Błagamy Cię, daj im zmarłych oraz wszystkim spoczywającym w Chrystusie udział w Twojej radości, światłości i pokoju. Również nam, grzesznym sługom Twoim, ufającym w Twoje wielkie miłosierdzie, daj udział we wspólnocie swoimi świętymi apostołami, męczennikami, Janem Chrzcicielem, Szczepanem, Maciejem, Barnabą i wszystkimi Twoimi świętymi. Prosimy Cię, dopuść nas do ich grona, nie z powodu naszych zasług, lecz dzięki Twojemu przebaczeniu. Przez Chrystusa, naszego Pana, przez którego, Boże, wszystkie te dobra ustawicznie stwarzasz, uświęcasz, ożywiasz, błogosławisz i nam ich udzielasz. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże, Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Thank you.
dzisiaj punktem kulminacyjnym naszego osobistego spotkania z Chrystusem w tajemnicy Jego ciała i krwi. Jak co podchodzimy w górze, najpierw w nawie głównej, poczynając od ostatnich wadek, nie śpieszymy się. Niech to będzie nasza pielgrzymka na spotkanie z Chrystusem. Przepuścimy skorę, aby mogła zanim z rantami się ustawić i służyć nam później swoim świętym. Kiedy udzielimy komunii świętej w nawie głównej, po jednym kapłani rozejdą się do nad bocznych i tam też, poczynając od końca, będziemy podchodzić, aby doświadczać komunii z Bogiem, który chce być Emanuelem. Thank you.
Wszechmogący Boże, sprawa, byśmy posileni na doczesnej uczcie Twojego Syna, zasłużyli na pełne uczestnictwo w uczcie niebieskiej, przez Chrystusa Pana naszego. Zostańcie w głowie, czuwajcie ze mną, dziękując Panu za darmo.